Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam, klasik w drugiej starcie. Zanim zaczniemy kolejny poziom o nazwie Miasto Bogów, powiedziało mi powiedziane, prosiliście mnie bardzo, żebym obadał ten sekret, który jest tutaj. Nie wiem, czy potrzeba tu rakietnicy, nie mam pojęcia, pierwsze co sekret widzę, nie mam pojęcia jak wracając stamtąd przez całą tą drogę, w pierwszym odcinku, nie widziałem tego sekretu, ale prosiliście w komentarzach, prosiliście na Discordzie, także oto jest, panie i panowie. To nie mówią. Oj, dużo ich jest. Standardowo trzeba je pozabijać. Jeden kolega uciekł, trzeba go złapać. Ja go złapię. No i tylko jeden. I nas strzał podają, aha. Dobra, okej. Okay. Sprawdźmy co jest w środku w takim razie. Pierwszy raz widziałem w ogóle te osoby reprezentujące właśnie fanów i ogólnie dział Crow Team z całymi rolkami. Włączyła się muzyka. Boję się. Nigdy tego nie widziałem. Sala chławy. Chławy. Chwały. Chławy. O. Boże, co tu się dzieje? Tylko nigdy nie widziałem, co? Okej. O, tu jest ta piąska do znalezienia w ten. O, go rozwaliło. Jest ta piąska do znalezienia w grze. Kosakiet chyba, nie? O. Oh, that's so nice. Twórcy gry! Crow Team! Ojej! W Serious Samie Trójce też właśnie odkryliśmy ten plac, gdzie właśnie były plakaty właśnie z nimi. To jest najwięcej warty. Ten kolega. Co? Co tutaj chodzi? Taki zajebisty sekret pominąłem naprawdę? O mój Boże, okej, coś tu jeszcze jest? To jest wszystko. Fucking hell, super! Taki mikrofon śmieszny. Okej. Hall of Fame. Chyba tyle, nie? Super sekret na początek odcinka, także dzięki, że faktycznie cisnęliście, żebym faktycznie to obadał. Miałem to w poprzednim odcinku obadać, ale po prostu zapomniałem. Ale dobrze, że to się pojawiło, jest moja reakcja. Także macie co chcecie. Macie co chcieliście w sumie. Ja też mam w sumie bardzo fanom. Niespodzianek, nie wiem co powiedzieć. Słowem się plączą, what the fuck, dyskoteka z Seriousami. Okej. Okay. Ja pozwolę wyjść sobie. Okej. Okay. I panie i panowie, idziemy do Miasto Bogów, także... Panie i panowie, widzimy się już teraz, ty, ja, my, ja i wy, wszyscy, Miasto Bogów, lecimy, panie i panowie, bo ten poziom, z tego co pamiętam, jest całkiem długi. Pomyślałem sobie, hajd jest ciężki i chciałbym wrócić do normalu jednak faktycznie, bo nie chciałbym co chwila umierać, no nie? Ale, okazało się, że musiałbym całą grę przejść od nowa, na normalu, a mi się do tego po prostu nie chce robić, także będziemy się męczyć dalej. Hej, 64 FPS-y, lecimy. Miasto Bogów, pamiętam, tu trzeba pozbierać maski, czy coś tego typu, trzeba pozbierać się w tych domkach, przejść dalej, bo to będzie korytarz, coś tam jeszcze będzie, nie pamiętam tego poziomu, ale to jest poziom, którego nie wiem, czemu zawsze na tym poziomie kończyłem moją przygodę, w sensie zawsze jak zaczynałem grać w Atomic Gun. Mieliśmy na pierwszym poziomie.
zaczynałem grać w Sojusama właśnie w drugiej starcie, że o, przejdę sobie Sojusama w drugiej starcie, bo do niej przechodziłem, na tym poziomie kończyłem. Więc moja pamięć, taka trwała, jeśli chodzi o tym, tak, maski, o tą grę, kończy się na tym poziomie. No i oczywiście pamiętam ostatni poziom, no kto nie pamięta, w jakiej katedry, no chyba każdy pamięta. No i oczywiście The Land of the Damned. Oh man, it's cold! And my nipples are like pencil erasers! Właśnie jak ten trailer do Siberian Mayhem... Poczekaj, Montezumo! Już idę! Jak ten trailer do Siberian Mayhem wyszedł, no nie? To właśnie pierwszy glimpse tego, to było to logo lodowate i sam mówiący MAN IT'S COLD! To było piękne. Jeżeli zobaczycie, za chwilę wam pokażę, bo zostaję atakowany. O! To już nie jest turysta! Tu przyjmują trochę więcej obrażeń. Okej, okay, jak zobaczycie, to tutaj jest teraz mój, jak widzicie, telewizor wrócił! Ty komentowaliście, że jest włączony i widać na nim, że nagrywam coś. Także widzicie mój ekran monitora się rusza i ekran u góry się rusza. Wow, mam podgląd na to, czy nagrywam faktycznie dobrze wszystko. Niesamowite. Lecimy dalej. Mamy tu zwiedzenia dwa domki, z tego co pamiętam tutaj. Trochę skurwiwiów do zabicia. No oczywiście weźmiemy tylko to minigunę, mamy przejebane, także musimy się... O kurde, co? Co? Nie słyszałem was kompletnie. A to bardzo źle. Ała! Jeszcze świniak z góry, no tak, to jest inaczej oczywiście niż jestem przyzwyczajony, bo oczywiście nie pamiętam tego. Także no. I nie grałem nigdy na poziomie trudności trudnym, także to tym bardziej jest wyzwanie dla mnie. Tego świniaka się nie spodziewałem u góry, który daje do mnie naparza. Świetnie, po prostu zajebiście. Zajebiście mi poszło, mam 70 HP. A i 40 pancerza, po prostu zajebiście. Oni przyjmują na siebie sporo. A ty ogna, jednym pistoletem załatwiamy tu jeszcze. Tutaj już tak łatwo nie jest. Okej, okay, co my tu mamy? Okej, okay. Dowódca zorgów i skoczek bagienny? Nie, dane taktyczne, okej. Okay. Maska Montuzemy, a dlatego powiedział Montuzema. Teraz się wszystko zgadza. Co do mnie naparza? Co mnie naparzają jeszcze? Ja mam podgłosioną grę dobrze. Nie mam pojęcia, czemu tych kleju nie słyszałem kompletnie, że biegną, że cokolwiek się dzieje. Jest ciężko. Także panie i panowie, witamy oczywiście w Sojusami. Szykujemy się z Siberian Mayhem, który wychodzi 25 stycznia. Mam nadzieję, że tam dołączycie na tą przygodę. Myślałem, że mój kanał umrze. Szybszy rytm, lepiej się przy takim tańczy. Ale okazało się, że ja nie umrzę tak szybko, ponieważ idziemy na tłudzie Siberian Mayhem, który jest oczywiście nową grą Sojusama. I dzięki temu, a ja się ratowałem, mój kanał nie umrze tak szybko. Nie przestanę tak szybko nagrywać Sojusama. Słyszałem, że Siberian Mayhem ma 5 poziomów. Na kanale Crow Teamu też wyszedł gameplay z pierwszych 10 minut właśnie tej gry. Chcecie sobie zobaczyć, bo aktualnie są. Jest już wyszedł na kanale Crow Team na YouTube, możecie sobie zobaczyć. A ja nie będę ich oglądał. I proszę też o brak spoilerów w komentarzach, lub cokolwiek innego. I jak będzie seria Siberian Mayhem, też proszę, żebyście nie mówili: o, taki jest boss ostatni, czy to się dzieje, to się wyjaśniło. Nie piszcie kompletnie nic, tylko komentujcie to, co zobaczycie w odcinku. Tak będzie najlepiej, żebyście nie psuli zabawy mi, zabawy sobie, ponieważ nie wiem, czy mi się uda, raczej nie, nagrać po prostu całą serię na raz. Bo jeżeli to jest tylko 5 poziomów, to bym chciał po prostu walnąć całą serię na raz. I po prostu zobaczycie pierwszy odcinek i mieć, wiecie, spoiler jest z głowy i to wszystko, także to mi się wydaje, że byłoby najmądrzejsze, ale no też na sobie tydzień mam na rano do roboty, więc to wychodzi we wtorek i pierwszy odcinek będę nagrywał dosłownie w nocy przed ranką, także może być co najmniej interesująco. Okej, okay, musimy iść, w które miejsce musimy iść, tam musimy przejść, a tu przejdziemy, jak blokujemy to, tak? Czy mi się pojebało już wszystko? Nie, chwila, stop, tu musimy iść i tam? Nie. Coś tam na górze jest? Nie, ja pamiętam. Dobra, chodźmy tu najpierw. Uleczymy się trochę, bo to chyba leczy 10, 15, 5, nie pamiętam. Teraz się przekonamy. To jest bardzo niekorzystne dla nas miejscu. 10, okej. Okay. O, to nawet. Okej. Okay. O, już słyszę tych gnoi w środku. F6, w takim razie na start. Słyszę jeszcze jednego gnoja, niestety. Jest bardziej niebezpieczny od nich. Znacznie bardziej niebezpieczny. A za prawo? Gdzie on jest? A u góry! Jego nie widziałem! Trzymałem go po lewej, chyba mi jeszcze drzwi zgniotły, także super. A tu jest parkour, pamiętam. O, tu jest, na górze! O nie, 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 nie! 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 Zabij go! Zajmę się strzelać, okej. Okay. Uf! Mówię parkour, tak, bo tu jest parkour. Zamknij łeb. Tam jest plecak. Bardzo przydatna rzecz. No, panie kolego. Dobrze, tu jest parkour, jak widzicie.
który musimy tutaj przeskoczyć. Nie wiem, coś tu będzie na końcu. A jest armor. Okej, tego nie widziałem z dołu. No bo się nie rozejrzyłem. Dobrze, armor plus 100. Holy fucking shit. No i wyjdziemy na full HP. Tak, ja mimo wszystko daję sobie ten full HP. To jest bardzo miłe. Ja będę zwalił co chwila F6, ponieważ się boję każdego ruchu. Cokolwiek podniosę, może mnie zabić, także... Witamy w Serious Samie, w grze, w której nie wiesz co podnosić, nie wiesz gdzie iść, nie wiesz co robić. Pierwsza maska, co? I tu są strzały, to pamiętam. I teraz pytanie, jak te strzały najprościej i najłatwiej przejść? O, tak się strzela, a nie kłóca, dobra, never mind. Okej, ja mam plan. Okej. Ops. Uf. Okej. Uf, udało się, dobra. Wesoło uśmiechnięta. Maska. Pyk. F6 po raz kolejny. Dobra, przydałem się to ponownie przejść. Włączyło się już? A, pewno. Bugowało się na chwilę. A się już to nie strzela? Weird. No tylko z jednej strony to strzela. Weird. No ja nie narzekam, nie? O, w mordę! No przecież strzeliłem drugi raz! No, aaa! I am angry. Angry. Raczej, dobra. Tu trzeba się wyposażyć w coś ostrego, ponieważ tu będzie na nas czekać kobiet odpowiedzialny. To w ogóle nie ma dyskusji, że nie. Chyba, że to robię, jak to położymy. Nie? Jest kobiet odpowiedzialny, nawet dwa kobiety odpowiedzialne. Ja pamiętam, że tu jest masa właśnie arachnoidów, nie? Na tej mapie właśnie będą się pojawiać wszędzie arachnoidy, nie? Gdzie? Kto? Co? Tam jest, kurwie, dobra. Dobrze myślałem, żeby wziąć snajperkę, nie? Bardzo dobrze myślałem. Dobra, pierwsze to ulecić się. I na spokojnie ze wszystkim działać. Co mówi mi Netflixa? Netflixo, odpal się. Netflixo! A Netflixo nie możemy odpalić, mamy w snajperkę. Interesujące. Co to w ogóle było? Mnie myje maska, przeciwnicy... Dowódca nie, statystyki, uzbrojenie. Dane taktyczne pewnie mi się pojawiły. Dobra, never mind. Uleczony jestem. I tak, do sekretów się boję iść, ponieważ wiem, że między tymi domkami w takich szczelinach są sekret, na przykład za tym drzewem na pewno jest sekret. Ale nie są coś po dupie, więc zobaczymy. Sprawdźmy to w takim razie. Wiem, że tu jest sekret, proszę mi go otworzyć. Jest apteczka. Jest i apteczka. Stanę w piedel? Nie wiem, uciekam. Tu jest pasek, który możemy zebrać faktycznie. To jest plus. Ach, ta grafika, ty kur. Piękne. No niebo też jest piękne. Jakim sposobem te chmury mają lepsze quality od tych, mimo że obydwa quality są beznadziejne. No ale wiecie jak to jest. Dobra. No to F6 po raz kolejny. Po raz 37. Jeden do końca. Zgadza się. Palo? W piedol? Piedol not coming, no dobra. Ale coś czuję, że za chwilę dostanę w życiu, tak że mi się odechce. Tu mamy iść chyba, nie? Na to przyszliśmy. Tak, musimy iść tutaj, w takim razie. I am scared shitless, poważnie. Bo nie chcę, wiecie, to jest tak, że ja się boję tego, że nie chcę stracić... O kurna, co tu tak laguje? Zdrowia, a! To dwa, dobra, to chowamy się. Ale ty zacie strzelać, tylko się wychylę, także muszę uważać. Gdzie on jest? Tutaj. O kurde. Może tu tak strzelać dziwnie na lagach. Pomocy. To było nie fair, panie kolego. To było bardzo nie fair. Ja rozumiem, żeby gra była ciężka, żeby nie żeby była nie fair. Bo to... było nie fair. F6. Kurwa. Cześć. Dobra, nas panu? Snajperka, o. Błogosławiona snajperka. To nie będzie byka przypadkiem? Ja idę ze snajperką, ja się boję. There must be a bull here. Bully. Okej, okay. I don't trust this at all. Teraz wściekła maska, czy zła? Tego dźwięku nie ma i napisu nie było, że zebrałem cokolwiek. Right? Okej. Okay. Musimy dać, no dobra, wiemy. Musimy dać tutaj maskę. O nie, jest gorzej niż myślałem! Pieprzone skoczki bagietne! No bardzo śmiesznie!
ogóle wywaliły ze ściany. Co to było? I są byki! Ja myślałem, że będzie w tym przejściu ten byk. Może będzie później. Weź tego skoczka ode mnie. Dziękuję. Już? Spokój? Cisza i spokój? Fucking hell? Jestem ciebie tak dużo zdrowia, jak myślałem, że stracę. To się polepszyłem w tą gę. Ciekawe, czy to jest sekret jakiś, nie? Dodatkowy. Ale ja wie, a ja słyszę bardzo niedobrego, bez głowy ich słyszę. Dobra, jak się tego przygotować? Najlepiej. Nie wiem, to pewnie mi coś wyskoczy tutaj. I się zesyłam. Tak się oczywiście, więc muszę uważać. Pożar to zaczęło mi lagować. To nie jest dobry znak. Halo? Jezus. Była panika. Nie potrzebuję niego zużywać rakietę, ale hej. Cześć, stary. Ile on przeżył w ogóle? Niesamowite. Że arachnoida, albo arachnoidy. Jedno i drugie jest beznadziejne. Tu nie było czegoś przypadkiem? Oho! Właśnie. I remember. Okej. 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 Tu jest kietnica? Jest Sirius Bomba! Welcome, beautiful. Ten korytarz jest dłuższy, ja mu nie ufam. Niepotrzebnie. Czemu ja pamiętałem, że tutaj może być byk? Może mi się pomyliło z jedynką, gdzie w Luxorze były właśnie te byki w tych korytarzach. Bardzo prawdopodobne to jest. Dobra, nie ma nikogo. I am scared. Like, I am really scared. To jest głupie. No ale trudno, trudno, trudno. Snajperka naszym przyjacielem w takim razie. Tu sobie uzupełnimy rakiety, bo zostawiliśmy, sobie uzupełnimy. Dowiedziałem się też, że używa się Sirius Bomby, także dziękuję bardzo. Używa się przyciskiem 0. Albo 9 tam 0, jakoś tak, dobra. Mamy tutaj osłonę. To nam pomoże w walce z tymi skurwysynami. Co się stało? Co się stało? Davis sobie się wyłączył. Nie wiem, czy wybiłem wszystkich, muszę to zobaczyć, czy w ogóle... Nie, nie wybiłem wszystkich, ja w żadnym wypadku. Gdzieś z przodu. Gdzie nie mam pojęcia? Ktoś widzi arachnoida? Szczere pytanie, bo ja go nie widzę. Ja, musimy być odważni i wyjść stąd. Oni są tam, spoko, ale a tam jest gdzieś. Tutaj jesteś, dobra. Jeszcze jakiś arachnoid? Mam nadzieję, że nie. Ich możemy z daleka wybić, także to... O, no to, to ich wybije na pewno. Wbiło jednego. No grubo. Czemu jak przybliżam snajperkę, to jest dźwięk takiego, wiecie... Aparatu ja bym przybliżał. Wait, nie powinno tak być chyba. W sensie może nie mieli innych po prostu? Nie, chwila, co ja zrobiłem przed chwilą? Oh shit! Czemu taki dźwięk dziwny był? Jak on często atakuje na tym, na trudnym poziomie trudności. Fucking hell! Ty mi nie przeszkodzisz? Idę maskę odłożyć, dobrze? Okej. Okay. Dźwięki mnie niepokoją. Fest. Dobra, YOLO w takim razie. Obydwie maski umieszczone na ołtarzu. I co teraz się stanie? Tamte drzwi się otworzą. We know. I am out. Chyba mogę przejść przez te drzwi bez walki z nikim, także to chyba uskutecznie, wiecie? Ale będzie zapisów. 1 500 100 900. Te zapisy powinny być na Siriusie, a nie na trudnym. Dalej, jako że ja jestem nie najlepszym graczem Sirius sama, z tego co widać. Bo się znam na przeciwnikach i w ogóle, ale... Aż tak dobrym graczem nie jestem niestety, a bardzo bym chciał być. Ale tryhardem, już nie jestem tryhardem w grach, także wiecie jak to wygląda. Dobra. Gdzie, co? Co ci się nawet pasać jeszcze, no? Kto? Wy? Chyba tak. Chciałem sobie w ogóle zmienić przycisk zapisywania na coś innego niż F6. Ale nie było mi dane, ponieważ nie ma tego co zmiany w ustawieniach, co jest w ogóle mega dziwne. Powinien być, nie? Powinny być takie ustawienia, no niestety nie ma. Także cóż. Miasto bogów, ale to wygląda dalej jak Dolina Jaguara, także... Jestem ciekaw, o co chodzi w ogóle w Siriusie 2, że wszędzie są jaguary? Bo ja rozumiem film jakiś mieć, no nie? Ale że to są wszędzie. Jestem ciekaw, o co z tym chodzi, po prostu. Tak jest czysta ciekawość. Dobra, tutaj będziemy mieli ponownie strzały nasze kochane i będziemy chyba też mieć tych skurwiwijów. Już jeszcze raz, czy strzelasz? Z piłami, właśnie! Jak ja go pominąłem?
Jakiego go minąłem? Co? Co? Wait, what? Okej, tu go nie ma. Ja poszedł tamten ruch, tak szczerze. Mieć większe pole widzenia, co mnie czeka następne. O, to było bardzo ryzykowne. Słyszę cię, skurwysynie. I nawet wiem, gdzie jesteś chyba. I cię zaskoczę. Ty skurczy byku. Wiedziałem, że tam jesteś. Piły już nie słychać. Nie ma. Nie zrobiłem takie numery. Jestem zbyt starym dziadem, żeby mnie takie rzeczy zaskoczyły. Cześć, panie biomechanoidzie niebieski. Dużo przyjął na siebie. Skurczybyk. Biomechy do nas idą. Co my tu musimy zrobić? Mamy minigada! Uuu, zmiana planów! Wszystko, proszę przestać, zaprzestać wszystko, co robicie. Mamy minigada w tym momencie, także... Oh shit! Wow, why, why? Czemu tak mi dalej tyle kamikaze? Halo, za co? Tak, słyszę cię. Całkiem dobitnie, nie powiem. O mordę. Serious speed! Nie wiem, czy ten speed wydaje się być wolniejszy niż w poprzednich odcinkach. Dziwne. A mógł tym dostać, no. Siema, panowie! Ale tego minigana bronią. Oni wiedzą, co ja mogę z miniganem zrobić. A minigan w moich rękach jest najlepszy ze wszystkich rąk. Okej? MC, jak weźmie minigana do ręki... Uff! Wy wiecie, że dzieje się magia. Wy wiecie, że dzieje się poezja wtedy. Ain't nobody better with minigun than MC. Ain't nobody better. Ha, minigun, ale max przyjemności. I get it. To był żart. Ups. Dobra, życie. Wypatrzyłem to życie i od razu je musiałem zdobyć. Ten minigun też jest ta amunicję. Mamy go tylko 500, a nie 1000. Tam ile? Było na turyście? 1000 było na turyście, nie? Dobra, pobawiliśmy się, ale trzeba go odłożyć mimo wszystko na razie. Bo... Gdzie? Bo nie widzę. Gdzie? Tutaj. Czemu by nie widziałem? I fajne jest to, że mamy faktycznie ten... To wiadomo, że nam wyskakuje w momencie, w którym faktycznie skończyliśmy tę sekcję. I to jest fajne, że faktycznie możemy sobie zobaczyć, czy słuchaj, skończyłeś sekcję. Jest okej, okay. Możesz iść dalej, no nie? To jest, nie musisz się przejmować, nic się nie zespi. Jest spoko. O! Big Daddy Arachnoid. Nie, to nie był Big Daddy Arachnoid, ale Arachnoid nonetheless. I każdy wie, że tu można wejść. Ja na szczęście wiem. Kojarzyłem fakty. Trochę amunicji do minigana zostało zebrane. Jest okej. Okay. Jest w porządku. Mamy kolejne drzwi. Nie wiem, czy możemy tam przejść od razu, czy musimy gdzieś iść, ale jak na moje, chyba możemy tam iść od razu, no bo co tu możemy jeszcze znaleźć, zebrać cokolwiek? To wygląda podejrzanie, ta struktura jest kompletnie inna od reszty. Jakieś rzeczy rozbite. To wygląda jak właśnie to rozbite, co było tam, no nie, co rozwaliliśmy rakietą. No ale hej. O kurwa. O shit! Czemu się zespiłeś wcześniej, skurwiwiu? Ja sobie spokojnie gadam, bo myślałem, dostanę się do drzwi. Zapominałem, że to jest serious sam. Dostanę w pierdolę, zanim tam wejdę. 82 HP. O, dobra, okej. Okay. Okej, okay. Zrozumiałem. Poszukajmy tutaj czegoś jeszcze na szybko, ponieważ to jest ten korytarz, który jest bardzo nieprzyjemny. Jeśli chodzi o dolinę właśnie... Dolinę Agura, co mówię. To jest miasto bogów. The City of the Gods. Czemu powiedziałem City? City. City. City? City? Czy tutaj jest gdzieś kula armatnia do zebrania? Absolutnie szczerze, bo dostaliśmy kulę, nie dostaliśmy kuli armatniej. W sensie wrzutni kul armatnich. Więc moje pytanie brzmi, czy gdzieś tutaj jest schowana kula armatnia? Zapewne tak. I zapewne ktoś mi powie, na przykład Kamil, gdzie takie coś się znajduje. No ale będzie już po fakcie, także... Zawsze też zastanawiałem się, czy zrobić tego Sirius sama jako live. Po prostu, żeby go przejść tak dużo, 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 dużo.
I zrobić to, jak zrobiliśmy z jedynką, czy zrobić omaną odcinki. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś ogląda jeszcze do tej minuty. Dajcie mi znać, czy chcecie w ten sposób, czy chcecie w ten sposób. Bo dla mnie live, żeby potem był jako zapis całego odcinka, to nie jest żaden problem, także. Mamy zdrowie i pancerz. Przede wszystkim zastosowanie amunicji. Nie pamiętam, co to będzie. Pamiętam, że się w ogóle wycofywałem strasznie, coś się daleko. I tam jakieś piksele biegną, których ja kompletnie nie widzę, także beka. No nie wiem, czy... Dobra, postrzelamy najpierw z tego, bo to jest amunicja darmowa oczywiście. Jest wyrzutnia, kurwa, armatnik. To never mind. Myślałem, że jest w sekrecie. To trzeba zebrać ASAP. ASAP. Jeszcze mam oczywiście tą Sirius bombę. Zagrajmy w kręgle. W ogóle mamy już wszystkie bronie, tak? Dobrze mówię? A to jest czwarty poziom. Trzeci poziom. Czwarty? Trzeci. Okej, okay, you sons of bitches, come on. Let's go. Let's fucking play. Dobra, trzeba je trochę... O, gościu mi kule niesie, to trochę go trzeba tutaj zatrzymać. Chodź, 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 stary, chodź. Thank you very much. To się akurat bardzo przyda. Dobra, chyba mi nie idzie źle ten korytarz. To jest pierwszy korytarz w grze, który musimy mamy do przejścia, krótko mówiąc. Wow! Widzieliście to, jak go wywaliło? Dobra, dobra, zmienia planów, zmienia planów. Nie to, minigun! Kurwa, za dużo się rozkręcił! Dobra, uratowani, uratowani, dobra. Czaić te kule, żeby było blisko. Trzeba się ratować. Nie wiem, czy będą potem kleje. Wydałoby te kule użyć, naprawdę. Wydałoby te kule użyć, no ale już nieważne. Damy sobie radę bez nich. Ja mam powiedzieć, czemu ten byk tak poleciał. To było piękne akurat. No, panie dziejaszku, 19 jakie nam zostało? Was się rozwali w ten sposób. Oj. A, dobra, trochę życia straciłem, ale to nieważne. Poradzimy sobie z tym, masz. Smacznego. Gdzie jesteś? Tutaj. Myślałem, że nie padnie, na szczęście padł. No i widzicie, wycofałem się do tyłu przez moją własną głupotę, to naprawdę. I teraz zostanę wpierdol od byków. No właśnie, bo tych byków się nie dało uniknąć kuźwa na tym trudnym, normalny sposób. Dobra, nie dostałem takiego wpierdolu, jak myślałem, że dostanę. Lecą kleje, okej, to w takim razie pora wyciągnąć ciężką amunicję w postaci kul armatnich. You can't do shit to me now. I am invincible. I am the best! No tym go nie załatwię. Choćbym chciał, tak tym go nie załatwię. Znaczy załatwiłbym kosztem... kosztem życia. I... BOOM! Ty będę jeszcze robił mechanoidy, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. No i grałem ten poziom właśnie do tego momentu, bo chciałem ten korytarz przejść, no nie? Bo pewnie zapominałem, że mogę po prostu sobie użyć... wypływu poziomów, ale po co? Kto by się tym przejmował, nie? Ta akurat źle poleciała. Ta powiedzmy. I ta już lepiej, dobra. Żeby ich jak najwięcej kosić za każdym uderzeniem kuli, no nie? To było tak krzywo trochę. Czy my cały czas słyszę ich z lewej strony, to jest... Audio w tej grze jest takie dziwne. A tu mam mała... To mam zajebiście mała amunicji, świetnie. What the fuck can I do? Czy ja będę ich łoił za chwilę? Zadaję pytanie. Jeszcze mam 5 kuli z przodu, to nie jest... Nie jest źle. No ale ich... Zaczynają brakować amunicji, a ich jest całkiem sporo. No ale to też jest wina moja, ponieważ nie trafiałem ich... O, super! Jeszcze wszedłem w ogóle wszystkie ich pociski, jakie w ogóle były. To jest wina moja, ponieważ nie strzelałem tymi kulami w optymalny sposób, czyli oczywiście nawalając ich najwięcej. Bo jeszcze jest mi plecak z tyłu. Ale gdyby się zechwił, to go nie widzę. Bo pikseloza. A ja aż tak dobrze pisali, idę rozróżnię. Bo nie muszę tak nawalać mocno tą kulą, nie? Po prostu mogę zrobić pyk. Oni sobie padną. There we go. Mam zajebiście amunicji. Mam tą Sirius bombę, a ja jestem cały czas po prostu... Po prostu czuję, że muszę je zatrzymywać, no nie? Te Sirius bomby. O, super, to nie jest... Nie jest nic przyjemnego niestety, ale dostałem w pierdol. Idę biomechanoidy, super. O, się nie skończy dobrze. Jak ja mam je jak ja mam ich przeżyć? Pytanie. To jest amo do rakietnicy. Przynajmniej. Ten rakietnik sobie dobrze radzi z tymi małymi jak na razie. A za chwilę przyjdą duże, także trzeba się
Trzeba amunicję ogarnąć. Trzeba i życie przede wszystkim, zabić apteczkę dużą. Czemu chłop po murze biegnie? Czy wy to widzicie? Gościni plecak niesie. Nice. To akurat bardzo dobra informacja jest dla mnie. Że mi chłop przyniósł plecak. Ja wprost jego, bo chciałem plecak, ale to byłby bardzo duży błąd. Okej, okay. Life is for the living. Life is for the... Motherfucker, co to było w ogóle? Jakby skosił kulą. Dobra, jeszcze raz, bo nie zapisałem w ogóle gry. Zapominam o zapisywaniu. I'm sorry, że zapominam o zapisywaniu, okej? Okay? Jestem skupiony na grze bardziej. Niż o zapisywaniu jej. Dobra, teraz nie dostać głupio. Tą apteczkę zebrać. Gościu ten kamikaze, dobrze wiedzieć, że nie biegnie we mnie od razu. To akurat bardzo przydatna informacja. I tak bym go rozwalił, o. Gdzieś w tym miejscu właśnie. Nawalamy ciebie granatnikiem, tak żeby po prostu zachować sobie najwięcej amunicji. Ten granatnik to jest dobra broń. Ja nigdy nie korzystałem, fuck nie! Z granatnika ogólnie. Tylko dopiero jak zacząłem grać podobnie w Serious Sam na tym kanale, to zacząłem użyć granatnika bardziej. Także to jest bardzo fajna broń, bardzo mi się podoba i robię więcej go. Było w przyszłości. To jest taka przyjemność wyrzutnia rakiet, no nie? Dobra, teraz tych skurwysynów trzeba załatwić. No i ten chłop biegnie tobie z wyrzutnią kul. I kolejny. Nie strzelaj kulą, Boże, to jest przerażające. Pomocy. Już? Cisza i spokój? Nie, jeszcze nie. Fucking hell. Gościu mnie kulą zjechał. Moją własną bronią mnie zjechał, rozumiecie to? To jest chore. Dobrze. Kontynuujmy zatem. Mój Boże. Więcej biomechów. Takim bardzo niekorzystnym dla nas terenie w sumie. Trzeba się wychylać schodkowo i patrzeć, kto gdzie jest. Cześć, stary. Dobrze, że go w ogóle nie trafiłem. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jest niesamowite. Fuck. Trzeba go to około, tak że wiedziałem, skąd on przyjdzie. Bo to ten dźwięk w tym samym Serious Samie jest tak dziwny, że naprawdę nie wiem, skąd oni przychodzą. W nowych Serious Samach jak najbardziej wiem, z której strony przychodzą. Słyszę idealnie z lewej i z prawej. Tutaj? Na! Na fam! Dzięki, biomechanoidzie! Boże! Dziękuję! O! O w mordę! Co ty tu w ogóle robiłeś? To jest inna sprawa. Ich dookoła, słyszę ich wszędzie. Boję się w ogóle iść gdziekolwiek, żeby się na biomechanoidę nie natknąć, albo na tego skurwy. Sejo? 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 Nie, to jest szybkie wczytanie. Nie. I refuse. Nie. Spadaj. Wiecie? I pił biomechanoidy czerwonych. Pewnie. Bo to jest przerażające. Nie wiadomo, skąd one idą. Teraz wiem, że z przodu, ale... Jeszcze ten! Wziął to na siebie w ogóle! What the fuck? Dopiero druga go załatwiła. Motherfucker. Oh shit! Wszystko naraz! Dobra, nara, jest u góry. Boże, a jak to idę, nie? Dobra, drugi jestem na prawo. Zbieram sobie to na szybko. Żyćko, zdrowie. Plus 10, bardzo ważne. Tam jest, kurde, dobra. Został tak. Drzewa nie rozwalisz, aha. Drzewa tylko ja mogę rozwalać. Czy chłop przestanie łazić, błagam? Byłoby super. O w mordę!
O nie! A! Motherfuckers! Chciałem się schować. Dobra, ty się nadziałeś. A ty jesteś nieśmiertelny, widzę. Świetnie. Chciałem nieśmiertelnego... Ech, no idę. No, come on. To co? Padł? Nie! Boże, ile jakie trzeba było w niego wywalić? To cię zabije? Nie! Fuck me. Okej, okay, nie mam minigana. Jakim cudem przeżyłem to oblężenie przed chwilą? Nie wiem jak, ale przeżyłem. To się liczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy! Ja pierdolę! Ała, ała, ała! Coś się śmieje, gdzie słyszałem. What? Ile strzałów na ciebie ze snajperki? Powiedz. Tell me, brother. Ile? Dostaję kogoś w dupę. O, tutaj jest za mną, dobra. Okej. Okay. To ty łaziłeś przez ten cały czas. A ktoś jeszcze jest, bo nie wyskoczyła informacja. Ale kto i gdzie? To, że mi się muzyka skończyła, nie znaczy, że jest czysto. Ja już się o tym zdążyłem przekonać. Prawda? Chociaż w sumie kurwa nie wiadomo. Bo wiem, że te wiadomości wyskakują w środku ekranu, ale chyba tylko jak są nowe. Tak, tylko jak są nowe wyskakują. Tak, 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 to by się zgadzało, okej. Okay. Jak ktoś napisał komentarz już w tej sprawie, to już to opowiedziałem teraz, także... także no. Analizowanie. Ja bardzo nie lubię, jak jest analizowanie. Bardzo. Podziemia, bardzo długi spacer, uzbrojenie, minigun, okej. Okay. Dobra, uzbrojenie nie mamy w ogóle, także... Czy super? Dobrze idzie. Ziemia, co? Zesram się tu jak cholera. Cześć, stary. Tak coś czułem, żeby iść na bok najpierw. Mi to nie pasowało, absolutnie. Bo był zespiony i czekał na mnie. Tam jest kolejny. Kurwa mać, zabiję go. There we go, teraz go zabiłem. Ktoś tu jeszcze będzie? Nie, dobra, możemy być spoko. Mamy serduszko u góry i to chyba jest rozwalalne, nie? Czy może być teleport też w tych paleniskach? Bo Crow Team takie rzeczy lubi ukrywać. No ale dobra, ja bym to po prostu rozwalił, nie? Czy to było to? Nie, to chyba nie do rozwalenia, nie? A jednak, hello. Do rozwalenia jednak. Nice. No ale więcej sekretów jest zarazem kiedykolwiek w moim życiu. Dobra, pancerz. Uff. O, to będzie kukulkan? Czy to będzie kukulkan? Tu będzie kukulkan! Nie, myślałem. Mi się pomieszało. Dzięki, panowie! Doceniam bardzo! Naprawdę, naprawdę! Ukryte przedmioty? Przypadkowo kompletnie, ale... Okej, okay, I'll take it! I will take it! Burn, baby, burn! Dziś na siadanie będą pieczone kości ze szkieleta. Ale bo ja będę kurwa na tacy podane za chwilę. Kurwy! Zacznę się denerwować. Mi zabija 30 HP bez pancerza jednym takim skokiem, no to jest chore. Ja już widzę, na czym polegają trudniejsze poziomy Siriusa. Musimy radzić sobie tym, co mamy. Nie tym, czego byśmy normalnie użyli. Bo nie będziemy mi... Akurat do tego, co chcemy i tego, co lubimy, tego, co lepiej działa, amunicji zawsze. Tych będziemy mieć jej bardzo mało i okazyjnie. Także ja już rozumiem. To jest resource management. I to straszne. I pomijając oczywiście całą taktykę tego. I hear świnia and I feel scared. Okej, okay, to w ogóle znalazłem. Sztos. Przypadkowo. To też wygląda jak ścianę, którą mogę rozwalić i tam są świnie. Co oni to robili? Co? Tego też nie widziałem nigdy. Trzy świnie grają. Co oni grali? Co to ma być? Poke? No poke. No poke, bo są żetony. What the hell? Gość miał asa w ogóle. Ten as ma najlepszą grafikę w całej grze. Ze wszystkiego. Jakie jest moje zdanie?
Mówię Kukulkan, bo Kukulkan właśnie to jest jeden z bossem, to jest jeden z bossów właśnie w Suriusamie dwójce. I do niego też jest takim korytarzem właśnie na dół spada. Nie wiem, czy to jest tutaj, czy później, ale wiem, że będziemy z nim walczyć. O nie, to jest Wind Tunnel, okej, pamiętam ten Wind Tunnel. Jest bardzo nieprzyjemny i bardzo niefajny. Także musimy się pilnować. Tak, słyszymy, że wieje. Całkiem fest wieje niestety. Mi się udało to kiedyś na jednym speedzie przejść wszystko. Nie wiem, czy chcę po raz drugi próbować, no ale dobra, spróbujmy. Ops, dobra. Dobra, czyli to mnie wieje tamtą stronę, dobra, okej. Okay. Got it. Nie ma tylko na jednym speedzie przechodzić, po prostu przejdziemy to normalnie. There we go. A spokojnie. Udało się. Success. Czekaj, aż skurwiel przejdzie. No, open. Okej, okay, z drugiej strony go nie ma, ciekawe. Ja słyszę, że tego gościa z piłą. Ja go zweryfikuję zaraz, gdzie on jest. To może być. Czekajcie, bo wszędzie tutaj są paleniska. On z tego paleniska może wyskoczyć. Nie? Boję się. Na prawo jest. Tak czy za ścianą są? I'm confused. No się były paleniska, ja mówię. Nie, no przecież paleniska, ale w ogóle w nowej części to mi to nie oświetla, tu nie ma świetla nic, także. Też nie? Tu jesteś! Chyba nie jeden z tego, co mi się wydaje. Nie, actually jeden, okej. Co tu jest? Taki dziwny korytarz mega. Poza tym pojebem chorym. Poza nim oczywiście. To będzie Kukulkan? Nie. A to jest jeden z moich ulubionych bossów w Suriusamie w ogóle. Jest mega fajny, mega zajebisty. To sobie będę wpierdol od niego, ale to z czego? A, dobra, ten będzie lawa tutaj, no tak. Teraz pamiętam, jak ten poziom się kończy. No dobra, to w takim razie, skoro jest lawa, to będą golemy. Jak są golemy, to będzie nieprzyjemnie niestety. Ty pasujesz do tego akurat miejsca. To był dźwięk, tak jak one się pojawiły, serio? Dzięki panowie! A golemy są bardzo niebezpieczne, ponieważ one strzelają tam, gdzie my będziemy i tam, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, czy ich dwóch nie ma przypadkiem. Jest, co się dzieje, ale to jest rzeźnia! What? What? The fuck! Ale tymi czemu mi się nie przejmuje aktualnie. Są małe pizdy. Co? Nie! Nie, gdzie to jak ty poleciały? Dobra, okej. Działamy, żyjemy, funkcjonujemy. Cześć stary. Nie padłeś? Padłeś? Powstań. Akurat ty nie powstawaj, no. Jezus, co to było? Przeżyliśmy jakimś cudem, nie mam pojęcia jak. Ale przeżyliśmy i teraz musimy na te platformy iść, tak? Dobrze pamiętam? Coś tu jeszcze w ogóle jest? Może to jest tragedia tutaj w ogóle przechodzić, żyć, w ogóle funkcjonować. Jakkolwiek to się nie da. No dobra, mamy tam w ogóle przejście, mamy tu przejście. A co jest ten jak... Nie, ten platformę przejdę to po prostu ten. Przejadę się, nie? A jak tutaj wejdę... Hopla. A, zajebiście. To się zapada. No pewnie, że się zapada. No pewnie. To jest logiczne, że się zapada. A to chyba tak specjalnie, że musimy iść teraz tam na lewo. I dopiero będziemy mogli przejść. Okej, okay, dobra. Mogłem w sumie się tego spodziewać, no ale hej. Ja to ja, nie? Ops. Dobra. No możemy spinować to całe oczywiście. Na tą platformę od razu. Ale my nie będziemy tak robić. Poczekamy sobie jak grzeczne dzieci. Na swoją kolej. I przejdziemy dalej. Ja nie wiem, czy te cząstki tej lawy, czy to jest. One losowo tak wybuchają, czy wybuchają czasami w nas, czasami nie? Nie, spoko by było się dowiedzieć, nie? W ogóle zajebiste miejsce, żeby ten, ponownie do sejfy wywadzić golemy. Jest moje zdanie. Okej, okay, tu będzie ciekawie. Jestem ready. Come at me, Scrabloids.
I am ready. I am more than ready. Szybko żeś przyszedł. Ale nie mam miejsca, żeby go tu wyminąć zbytnio. Shit, dobra, okej, okay, dobra. Uff. Udało się. Stresuję się. Nie chcę umrzeć, naprawdę się stresuję. Już? Zły pan poszedł? Nie słyszysz oczu? Właśnie. O w mordę. Nie będzie trzeba tyłem podejść? Sprawdźmy, co jest, ja podejdę przodem. Brody? Nie wiem, czy powinienem, dobra, podejdę. Boję się, ale podejdę. Brody? A czy ja go rozwalę? Czy w ogóle go mogę... Czy dostanę w pieder, jak go rozwalę? Nie mogę, okej. Okay. A co ja go strzelę, jak będzie miał otwarte oczy? Też nic. Spoko, masz wyjebane, rozumiem. Też bym miał w sumie, jak ktoś mnie walił w twarz rakietą. Szczerze, całkowicie szczerze. Bo jest tak zajebisty, że mam wyjebane i z mnie nie zrobił. Yo. Proste i logiczne. Dobra, to jaka będziemy mieli 100 i 100. Uff. Na szczęście. Dominigana, amunicja. O, jak dobrze, jak dobrze. O, no. Akurat 500. He, ciekawe. Idealnie zaplanowane. Dobra, dostaliśmy dużo amunicji. Dostaliśmy dużo w pierdolu, prawda? O nie, to jest to miejsce. Dobra, okej, pamiętam to miejsce. To miejsce jest... Ja, dobra, okej. Okay. Ja wiem, pamiętam. Pamiętam! Fuck me! Ja to dostanę w pierdol! Boże! Shit! Zdrowie! O Boże, co? Dobra, pamiętam, że kamikaze trzeba bardziej rozwalać niż... Poważne obrażenia, co mi te poważne obrażenia dadzą? Nie wiem! Nie wiem, zróbmy takie coś. To po prostu, tak, to jest dobry pomysł, bo oni się będą palić wszyscy teraz. Na te dodatkowe obrażenia, czyli szybko się powinni wszyscy spalić. Nie? Dobrze rozumiem? Dobrze myślę, skoro idę w moim kierunku, to powinni się wszyscy szybko spalić, prawda? A jeżeli nie, to ja nie mam taktyki na to. Poza modleniem się. To jest moja taktyka, żeby się modlić po prostu. W tym miejscu. Na tym poziomie trudności, w tym miejscu zawsze dostawałem takie obrażenia, że to jest szok. A teraz mam tu funkcjonować? O kule fuck! Widzę, co się dzieje? Odpada! Odpada, plan był dobry, ale kamikadze muszę rozwalać, ja ich nawet nie widzę, to jest ten problem największy. Możecie... Nie, muszę zabrać za nim całej umrę, muszę zabrać za nim umrę! Kurwa, wiedziałem, że tak będzie! Nie wiem, nie mam pomysłu na to. No i kurwa, musiał mnie dorwać! Akurat nie była końcówka, to był chyba ostatni przeciwnik już. I to jest ostatni przeciwnik mnie dorwał, witamy w Siriusie, no. Dobra, niekorzystny zapis bardzo, ale... Próbuję zapisać w późniejszym momencie jakimś za chwilę. Zbieram ten pestak już teraz, żeby nie musiał go zbierać za chwilę, jak się pojawi ich więcej. Jeżeli mi się uda go kurwa mać zebrać, to będzie super. Dobra, skrywanie na środek jest bardzo niebezpieczne z tego, co ja zauważyłem. Także postaramy się nie wskakiwać w środek. Chyba nikt nie krzyczał przez chwilę, miałem chwilę spokoju. Czyli nie mówię, że Klary to jest spokój, ale... Kamikaze są gorsi, bo oni na kontakcie od razu wybuchają, a wybuchają za te masywne obrażenia. Także wiecie. Jest to cieszę, że tu tyle czasu spędzę, a no ale hej. Wspomniałem, że to w ogóle tutaj jest. Plecak! Kurwa, plecak, no! Jest bardzo potrzebny. I Sirius, wszystko jest potrzebne. Sirius damage, życie, plecak. No jest po mnie. Zaraz jest po mnie. Tak, plecak czy życie? No teraz to zdecydowanie życie. Bo nie mam tego. Dobra, F6 tutaj. W takim razie. Jeszcze w ogóle są takie małe. Małe pojedyncze te. Gdzie oni są? Tu sobie stoją, skurwiele. Ale tego już nie dojwę. Dojwałem, jest spokój. Jest cisza. What? Przeżyłem. Nie, zabrałem zdrowie i znowu się coś pojawił. Dobrze. Nie, jeszcze nie koniec. Okej, okay, po prostu jeszcze nie koniec. Gdzie on jest? Tutaj. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Co mi daje to? To jest jeden. Ewitacja wyłączona!
Aha! Aha, mogę tego użyć wcześniej. Grawitacja wyłączona. No nie wiedziałem. Co się mówi? Idziemy w takim razie dalej. To jest koniec poziomu. O, przeżyliśmy, dotrwaliśmy. Jezus Maria, pobiłeś jakoś super. 6 na 15 sekundów, 15 sekundów jest na tym poziomie. Holy shit, okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Na wężowe ogrody, to jest czwarty poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzyć. No i co? W następnym odcinku, panie i panowie, zapiszę sobie szybko, bo mam jeszcze ten serious damage. Wężowe ogrody. Zawiesiłem się. Trzymajcie się, na razie, bardzo proszę was na kolejne odcinki z Seriousama Classic. Drugie starcie, trzymajcie się. Pa, pa.